Cześć, tu Gienek Kloska. Pozdrawiam uczniów Soleckiego Liceum. Rozmawiamy z Gienkiem Kloską, laureatem programu X Factor. Co pan dzień dzisiaj... Dzień dobry Państwu. Pierwsze pytanie, co pan dzisiaj do nas zagra? Zagramy... Dzisiaj będzie raczej rodzinny, bo mieszka w Toruniu nasz klawiszowiec Marcin Lenarczyk z żoną, więc przy okazji będziemy grać. Wpadniemy na nich jeszcze, będzie ciekawe. Dzisiaj zagramy czyli te piosenki, które nam najbardziej się podobały. Będzie to stary repertuar, lecz inaczej brzmiący. Czy spodziewał się pan takiego sukcesu, jaki pan osiągnął teraz? Nie. Ja zwyczajnie próbowałem wówczas. Wchodziły mnie w galerię, wchodziłem oknem. Tak potraktowałem też różnego rodzaju konkursy. Zresztą niczym się nie różni jak od tego konkursu, który w moim miasteczku, w Domu Kultury prowadzi się dla śpiewającej młodzieży. Tyle, że jest nagłośniony. Ale fajnie. Zawsze uczestniczyłem w tym. Czy się spodziewałem? Nie, ja wiedziałem, że dobiłem 40, a w moim życiu nie się nie dzieje pod tym względem. Postanowiłem, że warto, że się da. Spróbowałem. Dostrzega pan plusy i minusy tej sławy, bycia rozpoznawalnym? Wówczas, kiedy bym wystartował, to bym zapytał, czy chciałbyś do tamtych czasów. Powiem nie, ponieważ no, skręciło się coś w mnie w życiu. Jest dużo koncertów, jest ruch. Przede wszystkim mam robotę i mam czym się zająć. Siedzieć w domu i pisać muzykę. To o czym zawsze marzyłem. Nazwę no tak, no, raz jest, raz jej nie ma. Trzeba łapać. Zostań z nami. Pomysł na bycie muzykiem, zostanie artystą, zrodził się już jakby we wczesnych latach pana życia, czy to wyszło dopiero jakoś później? To przyszło później. Właściwie spróbowałem gry na gitarze i śpiewu. To, że umiem śpiewać, dowiedziałem się akurat przy śpiewaniu na ogniskach. Dobrze mi wychodziło. A potem nagle lata biegły. Patrzyłem, że wszystko, co umiem, to śpiewać i grać na gitarze i wybrałem szkołę.
do której się dostała. Dalej wszystko się potoczyło swoim tokiem. Poznałem ludzi, zacząłem w kapelach zmieniać przetasowki. No i tak też trafiłem do Polski. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co bym przy moim miłością zadrzało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Dobrze, a jak wspomina pan lata szkolne? Jako od 16 do 20 próby w piwnicy w szkole. Też ze szkolną kapelą, która się nazywała Kontakt. Jutro jest Dzień Dziecka. Czy jest coś, co chciałby pan życzyć dzieciom? Kochani, przede wszystkim wszystkiego najlepszego wam życzę. Wam, waszym rodzicielom. W dniu dziecka. I nie śpieszcie się dorośleć. Tak jak te panie. To dziękujemy bardzo. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o nie. Szanuj czas i pieniądze, oszczędzaj na dojazdach. Zapraszamy. Technikum Mechatroniczne, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ogólnokształcące, Liceum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Mechatronik. Zapraszamy. Praca od zaraz, darmowe podręczniki, nowoczesne pracownie, stypendia dla najlepszych, wstęp na najlepsze uczelnie. Technikum Ekonomiczne. I ty zdasz. 100% zdanych matur. Bankowość. Ekonomia. Wstęp na najlepsze uczelnie. Liceum dla dorosłych. Za darmo. 100% zdanych matur. Zapraszamy. Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Kształcimy w różnych zawodach. Wybierz poszukiwany na rynku pracy zawód operatora obrabiarek, a otrzymasz stypendium, darmowe książki. Szanuj czas i pieniądze. Oszczędzaj na dojazdach. 100% zdanych matur. Liceum Ogólnokształcące w Solcu Kujawskim. Zapraszamy.